Witam Maciej Idzik i zapraszam na wakacyjne wydanie programu telewizji Sędziszów Małopolski. Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim zorganizowało 3 lipca spotkanie dla dyrektorów placówek oświatowych z przedstawicielami firmy realizującej wspólnie z gminą projekt e-Szkoła – wdrożenie interaktywnych usług publicznych. Chcieliśmy podsumować działania, które od już wielu miesięcy wykonujemy, realizując projekt e-usług dla Sędziszowa Małopolskiego. Przede wszystkim e-usług związanych z systemem edukacji, czyli wdrożeniami systemów informatycznych dla szkół, między innymi dzienników elektronicznych, ale też szeregu narzędzi wspierających pracę administracyjną dla wszystkich szkół w Państwa gminie. Gmina Sędziszów Małopolski pozyskała dofinansowanie na projekt dotyczący usług publicznych związanych z oświatą. Projekt e-Szkoła został złożony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Udało nam się pozyskać dofinansowanie w wysokości ponad 1 miliona złotych. Wartość całkowita projektu po procedurach przetargowych ponad 1 700 tysięcy. Projekt swoim zakresem obejmował zakup sprzętu komputerowego dla wszystkich szkół w ilości 184 komputerów. 11 komputerów zostało przeznaczonych do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie. Zostały także zakupione tablety. Drugim elementem projektu było opracowanie i wdrożenie e-usług w ilości 7 sztuk. Te e-usługi zostaną udostępnione już w nowym roku szkolnym od września. Natomiast rodzice mieli już okazję testować w wybranych szkołach usługę dotyczącą e-dziennika. Podczas spotkania dyrektorzy szkół dowiedzieli się m.in. jak będzie funkcjonował portal zarządzający e-usługami i jakie działania umożliwi swoim użytkownikom. E-usługi są potrzebne i uskuteczniają współpracę pomiędzy całą społecznością szkolną. Mówiąc o jakiejkolwiek cyfryzacji, trzeba na nią spojrzeć w sposób troszkę bardziej uporządkowany niż do tej pory. To znaczy bardzo dużo do tej pory wrobiono takich wdrożeń indywidualnych, które summa summarum powodowały, że było bardzo wiele systemów w szkołach, ani z sobą niepowiązanych w żaden sposób logiczny, ani też nie dających takiego efektu synergii dla użytkownika. Dlatego dobrze, że takie projekty powstają. Cieszę się, że możemy w tym uczestniczyć. Uważam, że wdrożenie tych 7 e-usług jest potrzebne. Ułatwi mieszkańcom naszej gminy życie. Będą sobie mogli wynająć salę gimnastyczną, jakieś pomieszczenia w tych 18 obiektach oświatowych w gminie. Będą mogli usprawiedliwić nieobecności dzieci w szkole, korzystać z dziennika elektronicznego, opłacić żywienie dzieci w stołówkach. Także myślę, że to ułatwi życie mieszkańcom naszej gminy. Dzięki e-usługom takim jak e-dziennik rodzice będą mogli za pomocą urządzeń elektronicznych sprawdzić, jak ich dziecko radzi sobie w szkole. Tutaj chyba rozjeżdżają się pewne oczekiwania, bo oczywiście rodzic ma pełną kontrolę tego, co w szkole się wydarzy, co w szkole się dzieje, bo ma dostęp na bieżąco do ocen osiąganych przez jego dzieci. Natomiast uczniowie, wiadomo, nie zawsze chcieliby, aby informacja o ocenach docierała od razu do rodzica. Woleliby pewno w niektórych przypadkach, a zwłaszcza tych gorszych ocen, poczekać z tą informacją nieco dłużej. No niestety tutaj każda informacja, czy to jest ocena pozytywna, czy negatywna, dociera do rodzica na bieżąco. W związku z tym ma on pełen przegląd sytuacji, jak wygląda ścieżka edukacyjna jego dziecka. E-usługi mają być pomocą i wygodą, jednak w dalszym ciągu bezpośredni kontakt rodziców z wychowawcą i nauczycielami będzie zachowany. E-dziennik nie może przecież zastąpić tradycyjnych wywiadówek i rozmów na temat pociechy. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia sportowe, które będą odbywać się na terenie Stadionu Lechii po okresie wakacyjnym. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie postanowił zaoferować najmłodszym dzieciom i młodzieży zajęcia sportowo-rekreacyjne, które będą odbywały się na Stadionie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim. Prowadzone będą zajęcia w zależności od zainteresowań uczestników z piłki nożnej, z piłki koszykowej, z piłki siatkowej. Zajęcia te będą odbywały się od 10 lipca we wtorki i czwartki dwa razy w tygodniu w godzinach od 9 do 12.
W pierwszym tygodniu wakacji zorganizowaliśmy taki już obóz, który trwał cały tydzień i te zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i stwierdziliśmy właśnie, aby takie zajęcia tutaj zaproponować dla tych najmłodszych, które by były taką alternatywą wolnego spędzenia czasu. Na zajęcia mogą się zapisywać dzieci i młodzież w przedziale wiekowym od 8 do 17 lat. Zapisy prowadzone będą tutaj na miejscu u nas w ośrodku sportu. Można też się skontaktować pod numerem telefonicznym oraz u instruktora sportu. Zajęcia te prowadzone będą przez instruktora sportu, który będzie prowadził te zajęcia oraz dbał o bezpieczeństwo uczestników. Zajęcia są bezpłatne. Numer kontaktowy do zapisów to 17 221 08 08. Nowy zakład produkcyjny firmy Safran w Sędziszowie Małopolskim oficjalnie otwarty. Ma 8000 metrów kwadratowych i produkuje łopatki turbin niskiego ciśnienia do silników samolotów. Zatrudnia 150 wykwalifikowanych pracowników i dodatkowo 60 w ramach wsparcia produkcji. Jesteśmy dumni, mogąc Państwu przedstawić osiągnięcie, zakończenie wspólnego projektu, który połączył z sobą ekipy Safran Gennevilliers, Sędziszów, Jelcz i od niedawna Querétaro. Również przy wsparciu wszystkich naszych lokalnych partnerów mogliśmy zrealizować w rekordowym tempie, urzeczywistnić tę piękną fabrykę, piękny zakład, który już w tej chwili może sprostać celom produkcji silników LEAP. 40 tysięcy łopatek wyprodukowanych w ubiegłym roku, 180 tysięcy w tym roku. Celem jest jeszcze większa ilość tych łopatek przy wyższej jeszcze konkurencyjności. To są nasze motywacje na dzisiaj i na co dzień. W 2015 roku rozpoczął się nowy etap naszej historii wspólnej z Polską, ponieważ podjęliśmy decyzję, że instalujemy tutaj, zbudujemy tutaj fabrykę łopatek turbin niskociśnieniowych dla silnika LEAP. Zatrzymajmy się na chwilę na silniku LEAP, który jest w sercu naszych wyzwań. Ten silnik obecnie, w tej chwili mamy około 15 tysięcy zamówień i potencjalnych zamówień. Wpisał się już w historię lotnictwa. To jest silnik, który najszybciej się sprzedawał w świecie. LEAP został wprowadzony niecałe 2 lata temu na samolocie 2320 Neo i rok temu na Boeingu 737 MAX. Ponad 700 silników zostało już dostarczonych naszym klientom. Latają na całym świecie pod barwami bardzo różnych towarzystw lotniczych. Około 60 towarzystwach lotniczych. Bardzo się cieszymy, że LOT należy do naszych klientów i bardzo się cieszymy, że przedstawiciele LOT-u są wśród nas. Flota z silnikiem LEAP wylatała już ponad 1,5 miliona godzin w swoich dwóch wersjach LEAP 1 a LEAP 2. Są to wyjątkowe wyniki. Żeby odpowiedzieć na oczekiwania naszych klientów, CFM, nasza spółka wspólna z General Electric, zaangażowana jest w niezwykły, bezprecedensowy wzrost produkcji. Produkujemy w tej celem jest 2000 silników do 2020 roku. 3 lata musimy dla tego silnika uzyskać rytm produkcji, na osiągnięcie którego potrzebowaliśmy 35 lat w przypadku silnika CFM. A żeby odpowiedzieć na tym celom, żeby zrealizować te cele, Safran Aircraft Engine i General Electric zainwestowali ponad miliarda dolarów, żeby zbudować nowe zakłady i zapewnić i poprawić zdolności produkcyjne zakładów istniejących. Zakład, który dzisiaj otwieramy, należy do tych zakładów,
na które bardzo liczymy, że pozwoli nam zrealizować nasze wyzwania. Prezes zarządu grupy Safran i dyrektor Safran Poland otrzymali podczas uroczystości otwarcia z rąk burmistrza Sędziszowa Małopolskiego Bogusława Kmiecia podkowę na szczęście. Rozwój grupy Safran to rozwój Sędziszowa Małopolskiego, za co jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Gratuluję pięknej inwestycji, pięknego zakładu. Drodzy Państwo, od wieków w Polsce utarło się takie powiedzenie, że znaleziona lub podarowana podkowa przynosi szczęście, więc chciałbym w tej chwili wręczyć na ręce panów dyrektorów, pana dyrektora generalnego grupy Safran, jak również pana dyrektora tutejszego zakładu, właśnie te podkowy z dedykacją dla pana dyrektora generalnego jeszcze w języku francuskim, ale dla pana dyrektora tutaj Safrana naszego miejscowego, już w języku polskim, bo mowę ojczystą naszą już poznał bardzo dobrze. Jeszcze raz gratuluję bardzo serdecznie, po prostu merci. Podczas otwarcia zakładu obecni byli przedstawiciele władz, członek zarządu województwa podkarpackiego Piotr Pilch oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak. Jest to wielki dzień również dla naszego województwa, dla województwa podkarpackiego. Bardzo cieszymy się z powstających zakładów pracy na naszym terenie, ale szczególnie cieszymy się z tych zakładów, które wpisują się w naszą inteligentną specjalizację, bo lotnictwo, przemysł wysokich technologii to jest ten przemysł, którym chcemy się wyróżniać na tle kraju. I przypomnę tutaj, że ponad 90% zakładów przemysłu lotniczego zlokalizowane jest tutaj, w naszym województwie podkarpackim. To jest najlepsze miejsce do tego typu inwestycji i dziękuję naszym francuskim przyjaciołom na ręce pana dyrektora, za kolejną inwestycję tu na Podkarpaciu. Proszę przyjąć serdeczne podziękowania i dołączam się również do tych pięknych podziękowań od pana burmistrza, bo faktycznie lokalizacja tutaj w Sędziszowie jest najlepsza. Jestem tutaj w imieniu ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, który bardzo chciał być obecny na tym wydarzeniu, jednak zobowiązania zagraniczne nie pozwoliły mu być dzisiaj w Sędziszowie. Zarówno pan minister Kwieciński, jak i ja jesteśmy z Podkarpacia i wiemy, jak ważna tego regionu są tego typu inwestycje, jak ta firmy Safran. Warto również podkreślić w tym miejscu, że inwestycja francuskiej firmy świetnie wpisuje się w założenia strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, która została przyjęta przez polski rząd na początku ubiegłego roku. Otóż strategia tworzy nowy etap w zarządzaniu procesami rozwojowymi kraju. W jej ramach realizowanych jest aktualnie wiele istotnych projektów, w tym m.in. Mieszkanie Plus, Dostępność Plus, czy też niezwykle ważna dla biznesu Konstytucja dla biznesu, a także szereg projektów inwestycyjnych, m.in. Innovation Box, czy też jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej programów wsparcia dla startupów. Mam tutaj na myśli program Start in Poland, ale także tego typu projekty jak projekt elektromobilności, pakiet dla miast średnich, czy też centralny port komunikacyjny i wiele, wiele innych projektów, które pozwolą nam w najbliższym czasie rozwinąć Polskę. Szanowni Państwo, jednym oczywiście z filarów strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jest właśnie zwiększanie innowacyjności produktów, stymulowanie powstawania nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, a także oparcie przewag konkurencyjnych w handlu zagranicznym, oczywiście na jakości i innowacyjności produktów i usług. Działając od 15 lat w Sędziszowie Małopolskim, firma jest już miejscem zatrudnienia dla 750 osób. Obecnie francuska grupa posiada w Polsce 4 zakłady, 3 w Sędziszowie Małopolskim, 1 w Ropczycach. Safran wierzy w Polskę, mówił podczas uroczystości prezes zarządu grupy Safran. Jeden z naszych historycznych założycieli właśnie stąd pochodzi, z Polski. To charyzmatyczny Józef Szydłowski, który stworzył Turbomeka, potem stało się to Safran Helicopter Engines.
ponad 15 lat temu, nieco ponad 15 lat temu, nasza wspólna historia dalej była kontynuowana tutaj. Była to kluczowa chwila dla naszej grupy. To był moment, kiedy powołaliśmy do życia flagowy produkt CFM56. I Safran Transmission System w 2001 roku otwarło pierwszy swój zakład w Sędziszowie w 2003 roku wraz z Lizzie Aerospace. Założyliśmy wspólny zakład Cruise Aeronautique zajmujący się obróbką i wykończeniem łopatek sprężarek. W kwietniu 2017 roku, jak już o tym była mowa, Aero Gearbox International, nasza spółka joint venture wspólna z Rolls-Royce'em, zainstalowała się w Ropczycach. Dzisiaj polska historia grupy Safran dalej jest kontynuowana tym czwartym zakładem, który tym razem całościowo grupa w każdym razie zainwestowała ponad 180 milionów euro w Polsce i zatrudnia ponad 1000 osób, co czyni z niej trzeciego pracodawcę w słynnej Dolinie Lotniczej, nie licząc już około 30 polskich dostawców, którzy stanowią część naszego łańcucha dostaw i również pośrednio współpracują, pracują dla grupy Safran. Nasza obecność w Polsce jest również obecnością handlową, komercyjną. Około 50 silników CFM56 służy lotowi Polish Airlines, Enter Air Small Planet i Travel Service Polska. Safran Helicopter Engines zaopatruje również 23 klientów silniki Ariel i Arius. Wreszcie nasza działalność w dziedzinie elektroniki i obronności zaopatruje również systemy celownicze, kamery, lornetki, a także drony. Już od 10 lat też jesteśmy istotnym właśnie dostawcą tutaj w tym kraju. Nasze związki są więc mocne i wzmacniają się z każdym dniem. Dzisiaj musimy wspólnie wejść w nowy etap wraz z rozwojem tempa produkcji silnika LEAP. Dobre wyniki produkcyjne, którymi możecie się pochwalić, sprawiają, że rosną też nasze wymagania. Tutaj macie wszystko, co pozwala wam odnieść sukces. Myślę tutaj zarówno o waszych zdolnościach, waszych umiejętnościach, ale także o waszej wytrwałości, która jest naprawdę niezwykła. Ta wytrwałość, której dowiedliście na przykład podczas powodzi w zakładzie Safran Transmission Systems w 2010 roku. Wasza odwaga, nie tylko koledzy z zakładu w Colombes byli pod wrażeniem waszej odwagi, ale też całej grupie Safran trzeba powiedzieć, że naprawdę wszyscy byli pod wrażeniem waszej pracy, waszego uporu, wytrwałości, a także jakości waszej pracy, której dowiedliście w Colombes przy naszych francuskich kolegach. To pozwoliło jeszcze dodatkowo wzmocnić te więzy, które nas łączą, ale też przede wszystkim pozwoliło nie odnotować nawet jednego dnia zwłoki w stosunku do naszego klienta, jakim był Boeing. Z takim temperamentem wiem, że sprostacie wszystkim operacyjnym wyzwaniom dnia dzisiejszego. Polska ma też istotną rolę do odegrania w dziedzinie innowacji. To jest serce tożsamości Safran. Safran każdego roku wydaje 500 milionów euro w dziedzinie innowacji. I musicie też w tym uczestniczyć. Projekty takie jak InnoGear, które prowadzi właśnie Safran Transmission System Polska i dostawca Tony Alitech we współpracy z uniwersytetami warszawskim, katowickim i krakowskim, jagiellońskim w Krakowie przy wsparciu Europy przyczyniają się do naszego zróżnicowania technologicznego. Żeby dobrze do końca doprowadzić te zadania, konieczne jest też zaangażowanie władz i samorządów. Panie ministrze, panie marszałku, panie ambasadorze, wszyscy pomagacie ułatwić nam to zadanie. Drogie koleżanki, drodzy koledzy z
Safran Polska. Safran urósł, a wy wzrośliście wraz z nim. Od włączenia Zodiac Aerospace do naszej grupy mamy 92 tysiące zatrudnionych osób, a obroty rzędu 21 miliardów euro. Jesteśmy zatem trzecią grupą lotniczą, światową, nie licząc producentów samolotów. Wiemy teraz, jaki jest nasz wspólny cel. Skoro jesteśmy trzeci, chcemy najpierw przejść na drugie miejsce, a potem na pierwsze. Wśród polskich linii lotniczych, które korzystają z części wyprodukowanych przez zakłady Safran są Enter Air, Small Planet i LOT. Budowa nowego zakładu pochłonęła 48 milionów euro. Do Sędziszowa Małopolskiego zawitali zagraniczni goście. 5 lipca maluchy z publicznego przedszkola nr 2 imienia Janusza Korczaka spotkały się z młodzieżą z Hongkongu i Meksyku, która przyjechała do Polski w ramach wolontariatu ISAC. I'm from ISAC, I come from Hong Kong. Flora do nas przyjechała z Hongkongu w ramach akcji ISAC i jest jakby globalnym wolontariuszem. Zostajesz tu na 6 miesięcy i jest już tutaj miesiąc. Byłaś w Krakowie i Wrocławiu i byłaś w Rzeszowie i teraz jest tutaj z nami. I've been here in Poland for a month. I'm going to stay for another 2 weeks. Byłeś w Polsce miesiąc i zostaje jeszcze na następne 2 tygodnie. Został wolontariuszem, żeby zrobić coś dla społeczności. I był już w Polsce kilka razy, więc stwierdził, dlaczego by tutaj nie przyjechać ponownie. Globalny wolontariat umożliwia międzykulturowe doświadczenie młodym ludziom, którzy chcą rozwinąć w sobie postawy liderskie oraz mieć wpływ na najistotniejsze problemy świata. Został wolontariuszem przez to, że uważa, że to jest dobry sposób dla odkrywania świata, bo nie tylko się widzi Polskę, ale się również spędza czas z ludźmi z danego kraju, je się jedzenie z danego kraju. I like to explore the Flora bardzo lubi odkrywać nowe kultury i właśnie wybrała Europę, ponieważ w Europie nigdy nie była i chciała zostać wolontariuszem, żeby poszerzyć swoje horyzonty, żeby zobaczyć, jak wyglądają szkoły, jak wygląda nauczanie w innych kulturach, czym się różni nauczanie w Hongkongu, a czym się różni nauczanie w Polsce. Zagraniczna młodzież, obcując z inną kulturą i ludźmi, dostrzega wiele różnic w życiu codziennym. There is no Walmart in Poland. U nas nie ma jednego sklepu, który jest w Meksyku, który się nazywa Walmart, ale mamy dużo innych sklepów, takich jak Biedronka. W Polsce jest bardzo zimno, że nawet teraz w lecie nocą potrafi być bardzo zimno, a w Meksyku jest obecnie po 40 stopni. Największa jakby różnica zauważyła w jedzeniu, no bo w Hongkongu jedzą dużo ryżu i dużo jakby takich ostrzejszych potraw, a w Polsce jemy bardzo dużo pierogów. W przedszkolu wolontariusze śpiewali i bawili się wspólnie z maluchami. Podczas spotkania towarzyszyła im młodzież z sędziszowskiego ogólniaka. Nie zabrakło polskich pieśni patriotycznych. Zagraniczni goście zaśpiewali dzieciom utwory w ich ojczystym języku. Ya me está gustando más de lo normal.
你好，我想同呢一个城市嘅人打声招呼。你好，大家好。Señoras y señores, muy buenos días y saludos desde México y espero que tengan un excelente día. Adiós. 4 lipca po raz pierwszy w historii meta międzynarodowego wyścigu kolarskiego była ulokowana w Sędziszowie Małopolskim. Tegoroczna edycja 29. wyścigu Solidarności i Olimpijczyków rozpoczęła się w Sanoku. Kolarze pierwszy etap zakończyli na sędziszowskim rynku, zanim jednak mieszkańcy przywitali uczestników na mecie, najmłodsi miłośnicy rowerów z gminy Sędziszów Małopolski wzięli udział w 10. mini wyścigu kolarskim. Niektórzy rozpoczęli przygotowania do rywalizacji z samego rana. Wielu młodych kolarzy chciało spróbować swoich sił i zmierzyć się z rówieśnikami. Rano zacząłem tak z kuzynem wystartowywać. Tak ja jeździłem po miasteczku rowerowym, no i później przyjechałem na rowerze tutaj, żeby wygrać. Podobały mi się zawody, było łatwo, ale jednak mnie wyminął. Chciałem spróbować, no, czy się fajnie jeździ tak, czy się tak fajnie ścigać. Jest fajnie. Mali mieszkańcy gminy Sędziszów Małopolski nie bez powodu lubią jeździć na rowerze. Lubię, bo jest szybciej gdzieś jechać niż na nogach. Bardzo lubię ruch i jazda na rowerze mi sprawia przyjemność. Warto jeździć, żeby być zdrowym. Nagrody zwycięzcom wręczył wiceburmistrz Sędziszowa Piotr Kapusta, który wspólnie z kibicami dopingował małych kolarzy. Byłem pod wrażeniem dzieci, które wystąpiły w tym wyścigu. Widziałem, z jaką pasją podchodziły do tego wyścigu. Podobała mi się również publiczność, która mobilizowała ich do jazdy, ale w szczególności ci młodzi ludzie, zarówno chłopcy, jak i dziewczęta, wspaniale fair play zachowali się na trasie i wierzę, że dla niejednego z nich będzie to jakaś taka początek przyszłości na rozwój może kariery kolarskiej. Kilka minut po godzinie 12 metę ulokowaną w Sędziszowie Małopolskim przekroczyło ponad 100 kolarzy. Pierwszy etap 29. Międzynarodowego Wyścigu Solidarności Olimpijczyków liczący ponad 90 km wygrał Sylwester Janiszewski, któremu wręczono żółtą koszulkę lidera. Drugie miejsce na etapie z Sanoka do Sędziszowa Małopolskiego wywalczył Wasilij Strokał, a trzecie Maciej Paterski. Organizatorzy wyścigu przy okazji dekoracji zwycięzców dziękowali władzom Sędziszowa Małopolskiego oraz województwa podkarpackiego za wsparcie wyścigu. Burmistrz Bogusław Kmieć oraz członek zarządu województwa podkarpackiego Piotr Pilch odebrali statuetki dla zasłużonych dla kolarstwa. W Sędziszowie Małopolskim gościli przedstawiciele Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, m.in. mistrz olimpijski z 1976 roku Marek Karbasz i wicemistrz olimpijski z 1988 roku Marek Leśniewski, który pozytywnie ocenił ulokowanie mety właśnie na sędziszowskim rynku.
Bardzo malowniczy, szeroka droga, nowy asfalt, to jest to, czego kolarze potrzebują. Fajna runda 5-kilometrowa. Jeżeli to był etap, jeden etap dziennie, to można by było zrobić 3-4 rundy finałowe. Bardzo ładna runda finałowa. No i kibice, którzy dopingowali kolarzy i to nieważne było, czy o zwycięstwo, czy nawet tego ostatniego, który przyjechał przed wyścigiem, przed samochodem, koniec wyścigu. Powiem, że czuć tego ducha sportowego w Sędziszowie Małopolskim i to jest ważne. Kibice mają to coś i fajnie. Meta fajnie wyszła i mam nadzieję, że dyrektor, organizator główny wyścigu, pan Waldek Kręc, dojdzie do porozumienia z panem burmistrzem i że w przyszłym roku również w Sędziszowie wyścig zawita. Sędziszów Małopolski znalazł się na mapie trasy wyścigu nie przez przypadek, mówi organizator wydarzenia Waldemar Kręc. Tutaj zawsze uczestniczyło od wielu, wielu lat. Lotny finisz, jakieś nagrody specjalne. Ale pamiętam, kiedy rok temu byliśmy w Sędziszowie i pan burmistrz zapraszał, że byśmy pomyśleli o starcie bądź o mecie. No, myślę, że daliśmy najpiękniejsze widowisko na prośbę pana burmistrza, ale to też bez wsparcia władz samorządowych nie jesteśmy w stanie tego też zrobić, że akurat poszliśmy na najwyższe C, czyli meta. Meta, więc dzisiaj mieszkańcy Sędziszowa mogli zobaczyć, co to jest kolarstwo, w jaki sposób się ludzie ścigają. A mieli na tego przykład żywy, że to jest drugi w Polsce wyścig kolarski Solidarności Olimpijczyków, który ma renomę i rangę, który może pokazać prawdziwe kolarstwo. 5 lipca kolarze po raz kolejny przejechali przez Sędziszów Małopolski. Tym razem na rynku ulokowany był lotny finisz. Tegoroczna edycja 29 wyścigu Solidarności Olimpijczyków zakończyła się 7 lipca w Łodzi. W sumie kolarze przejechali ponad 700 kilometrów. Wyścig wygrał Sylwester Janiszewski. Od 28 czerwca do 2 lipca trwał w Ełku 15 Międzynarodowy Festiwal Folkloru Rainbow. Na festiwalowej scenie wystąpiło wiele zespołów. Wśród nich nie zabrakło sędziszowskich rochów. W festiwalu wzięły udział zespoły z Serbii, z Macedonii, ze Słowacji, z Ukrainy i zespoły z Polski. Pierwotnie miały być również zespoły z Gany, z Algierii i z Indii, takie bardzo egzotyczne, ale niestety nie dostali wiz, także w mniejszym składzie europejskim tym razem odbył się ten festiwal. Festiwal został poprzedzony barwnym korowodem zapowiadającym wydarzenie. Zespoły przeszły ulicami Ełku, zachęcając mieszkańców do oglądania ich na scenie. Zespół pieśni i tańca z Sędziszowa Małopolskiego zawsze podbija serca publiczności, przed którą występuje. Tak było i tym razem. Zarówno tańce, jak i przyśpiewki w wykonaniu rochów zrobiły na wszystkich ogromne wrażenie. Rochy się bardzo podobały. To były opinie nie tylko publiczności, ale również organizatorów festiwalu. Organizatorów, którzy znają się na rzeczy, bo sami prowadzą Mazurski Zespół Pieśni i Tańca Ełk. Także uważamy, że to zdanie jest bardzo istotne. Publiczności też, ale publiczność była generalnie nastawiona bardzo dobrze i bardzo życzliwie przyjmowała wszystkie zespoły. Publiczność wyrobiona, ponieważ tam się już odbywa 15. edycja tego festiwalu i te festiwale były niejednokrotnie dużo większe niż w tym roku. Wyjazd w przepiękne mazurskie okolice dostarczył uczestnikom festiwalu wielu atrakcji. Poza występami, poza udziałem w koncertach festiwalowych, był również program taki rekreacyjno-sportowy. Mieliśmy okazję skorzystać i z kajaków, i z rowerków wodnych, i z parku linowego, ale myślę, że takim clou programu był międzynarodowy turniej bowlingowy, który, nawiasem mówiąc, wygraliśmy. Rochy wygrały ten turniej. Drużyna, 5-osobowa drużyna rochów pod przewodnictwem jednej osoby z kadry, tym razem był to pan Paweł Gnacek, wygrała ten turniej. Także to było bardzo sympatyczne. Oprócz tego jeszcze były wyznaczone pary, które próbowały taki taniec rozpoczynający koncert finałowy. Po dwie pary z każdego zespołu zaprezentowało swoje umiejętności w tańcu opracowanym przez dyrektora festiwalu.
I oprócz tego jeszcze kapele ćwiczyły również utwory z różnych stron świata. Wakacje to czas, kiedy można trochę odetchnąć i naładować baterie do dalszego działania. Członkowie zespołu będą odpoczywać do 15 lipca. Później z powrotem wezmą się do pracy, bo kolejne wyzwania już czekają. Mamy w planie jeszcze jeden wyjazd, aczkolwiek nie będę na razie mówić o nim, bo nie jesteśmy w 100% pewni, czy ten wyjazd wyjdzie. Jeżeli nie, to wybieramy się prywatnie na Tydzień Kultury Beskidzkiej jako obserwatorzy, a później jeszcze koncerty na terenie gminy 22 lipca, 29 lipca, 2 września z projektu Koncert w Czarnej Dębickiej. Także całe wakacje dość pracowite. Wyjazd Rochów na Festiwal Wełku został dofinansowany przez Safran Transmission System Poland. A teraz zapraszamy Państwa do obejrzenia fragmentu występu zespołu z Macedonii oraz tańców biłgorajskich w wykonaniu Chodowiaków podczas festiwalu w Ełku. Dziękuję za uwagę i przypominam, że nasz program możecie Państwo zobaczyć również na naszej stronie internetowej pod adresem www.sediszow.tv.pl, kanale YouTube i Facebook.